Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj razem z Murcix, w sensie Murcix mi będzie pomagała, będę ubierała na siebie 100 rzeczy, tak jak w sumie już widzicie po tytule. Patrzcie, tutaj są przygotowane itemy, są naprawdę bardzo ładne. Część rzeczy jest z mojej szafy, część rzeczy jest z szafy mojego taty, bo musiałam od niego pożyczyć pod koszulki. Część rzeczy kupiłam, więc są nawet jeszcze z metkami. Oczywiście takie, wiecie, jak pod koszulki za 10 zł czy coś takiego. Ulubiona część każdej garderoby, pewnie też lubisz. Tank topy męskie. Koszulka do bicia żony? Tak. Jezus, ja pamiętam, że jakiś mój chłopak miał i byłam taka, że no nie do końca byłam przekonana. Za to nie każdemu pasuje. Mój aktualny chłopak też kilka miał. I za każdym razem, jak go widziałam w tym tank topie, to byłam taka... Okropieństwo. Slipy męskie. Zajebiste. Biorę. Nie, jestem fanką tych gaci, naprawdę. Jaki to jest w ogóle rozmiar? XL. No, zobaczymy, może się zmieszczę w nie, może nie, kto wie. No i są takie różne smaczki, że tak powiem. I te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, jeszcze kilka trzeba będzie dołożyć, bo nie jest ich tutaj jeszcze 100, tutaj jest 90 kilka. Będę na siebie po prostu ubierać. I zaraz się idę zważyć, ponieważ porównamy, ile ważę normalnie, a ile będę ważyła w tych ubraniach. Zobaczymy, ile tam będzie kilogramów w ciuchach. I to i w sumie tyle. Jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to zostawcie dużo łapy w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco. Zawsze mówię tą samą formułkę i muszę wymyślić coś nowego, bo... Nie, no, każdy zawsze mówi tą samą formułkę, ja też zawsze mówię tą samą formułkę. No, kliknijcie w ten czerwony przycisk, żeby się zrobił szary i teraz go... Włączcie tam, włączcie do kuleczek, a teraz podaję do Marty, teraz podaję do Marty. Kiedyś tak robiłam właśnie u Matiego na filmach, jak brałam udział, że wymyślałam jakiś sposób, co robić z tym przyciskiem. Jak on mówił, że w ten przycisk, to ja na przykład go wydmuchiwałam albo wyrzucałam coś tam, pamiętam, że tak było. No dobra, 59,9. Co ja, schudłam tak? Co? No zniosłyśmy itemy na dół i dobrałam kilka fajnych rzeczy Mateusza, żeby też dopełnić tą stylizację. Musiałam wziąć tą czapkę. Więc tak, dzisiaj będzie stylowo. Myślę, że odkryjemy tutaj trendy na nadchodzący przyszły rok. No i na początku ja się będę ubierała sama, bo będę, wiecie, będę w stanie, a później chyba Murcix będzie mnie musiała ubierać. Znaczy, no zobaczymy w sumie, no. czy bardzo mnie to... Ja jestem ciekawa, czy będziesz takim sumo, że wiesz, że nie będziesz mogła się ruszyć, czy jak to będzie wyglądać. Na pewno będziesz sztywna, no bo to się tak... Tyle materiału, to musi być tak sztywno. Właśnie mi się przypomniało, że byłam wczoraj u rodziców i chciałam wziąć kurtkę. Co się stało z tą kurtką? Ej, ale Murcix, musimy to dobrze rozplanować. Co po kolei, to będzie twoje zadanie. Co najpierw? No ja bym ci radziła od TikToków zacząć. W sensie zdejmij sobie może tą bluzkę i... O, albo jakieś body, jakieś takie obcisłe rzeczy, no nie? To jest obcisłe, dobra. 5. Kurde. Jak do jakiejś gimnastyki. 6. Nie, ale już jest gorąco. Zawsze możemy być później na zewnątrz. 8. Ej, już mi się włosy rozwalają, będę je musiała spinać, albo ty mnie będziesz musiała czesać. O nie, nie chcę tego robić jednak. O nie, to jest obcisłe. Ile jest? 9? 9. Boże, jestem fatalnym liczownikiem. O, musimy liczyć, bo zaraz ten, no, najwyżej Maciek w montażu policzy. Chyba muszę uchylić okno. Jak ci się w dupę wbijają te wody? O Boże, mam trochę ograniczone ruchy klatki. Co ciekawe, czy mi się będzie ciężej oddychało. Albo coś. Kurde, nie róbcie tego w domu, może. Wydaje mi się też, że niedługo będziesz musiała spodnie zakładać, bo później się nie zegniesz. Co jest tak? Jak ubierzemy te topy, to możesz ubrać spodnie, bo może być ciężko. Wyglądam przyzabawnie. Czuję się, jakbym szła do narty. Ja jestem ubita teraz. Dobrze, że jeszcze możesz zginać nogi. Ciekawe, czy później będę mogła się tak przewrócić i mnie nic nie będzie bolało. Mam nadzieję, że chociaż większość tych rzeczy będzie zdatna do użytku po tym odcinku, bo szkoda. Jestem ciekawa, jak my to zdejmiemy potem. W sumie. Ściąganie chyba będzie gorsze. No, tak mi się wydaje. Jak wyglądasz, jak łeb jakiś totalny. Dzięki. No, o, o, help please. O nie, utknęłam. Ej, co jak ja tego nie przeżyję? Nie wiem, musisz. Strasznie mi gorąco. Już mi się zrobiło ciepło. Chwila odpoczynku i relaksu. I uchylę okno. Albo David, uchylisz, please. Jest uchylone. Jeszcze bardziej, bo się pocę. Czekaj,
nie mógł chyba dać. Chyba nie dam rady. Ale ty się normalnie aż taki garb robi z tych koszulek. No nie. Dobra, no może dam radę, ale już jest kurde ciężko. Ja nie wiem, jak mam to ubierać. Strasznie niewygodnie. Nie mogę zmienić teraz koncepcji, że ubiorę 50 rocie, bo to 50 lamerskie. Powinnam się przewrócić, ale pewnie bym nie wstała już. Dobra. To na koniec. I jak gadałyśmy wczoraj ze Zwarem jeszcze i z Marcysią o tym, kurde, robaki mają przerąbane, jak się przewrócą na ten swój pancerzyk, to nie umieją wstać i teraz ty taka. Podusia. Wyglądasz jak z Fall Guysy teraz. I biegniesz i musisz już skakać. No ciężko. Ja się no robię, ale wow, ale nie jest to zbyt wygodne. Jak skończymy, to muszę ci dawać questy, jakieś ćwiczenia. Nie, zemdleję na pewno. Yoga challenge. Yoga challenge. Jak przygotowywałam rzeczy do tego, to uświadomiłam, że ja wcale nie mam dużo ubrań. Swoich rzeczy wziąłam, moich rzeczy tutaj było może z 40 coś, a resztę są właśnie, musiałam pokupować koszulki i od taty wziąć, bo wydaje się, że masz w szafie tyle rzeczy. Chociaż z bluzkami zawsze miałam problem i deficyt. Lekki, ale serio, wydawało mi się, że no jakoś skombinuję te 100 rzeczy, a się okazało, że nie ma szans. Ej, jestem zszokowana, jak trąba ma poukładane skarpetki. Wytypy! Ja sam otwieram tę szafę i się spodziewam rozpierdzielu, a tutaj... Bardzo proszę. Dobra. Zamaskowany ziom. Mm-hmm. 87. O Jezu, jaki krasnolud! Jezus Maria, nie mogę. Te ręce są najśmieszniejsze. To mamy teraz 92. No i kurde git. I jeszcze 8 rzeczy musimy zrobić. Dodaj mi pelerynę teraz. Już jest kurde ciężej, już oddechy są ciężkie nawet. A ja i tak nie ubiorę. A może ubiorę klapki? No. 24. Ja nie mogę patrzeć na ciebie i być poważna w tym momencie. To ściągam klapki. Tak. Jednak. Co ja robię ze swoim życiem? Ej, naprawdę boli już. Zaraz nie wytrzymam tym długo. Robię sobie fotę telefonem, żeby wysłać mojemu ukochanemu. I ściągam to w pi***. 97 rzeczy. Jej! Jeszcze klapciuszki muszę mieć ubrane. O kurde, Moldowa. 99? No. Czaicie? 99 rzeczy mam na sobie, jeszcze jedna. Że tak naprawdę mam więcej rzeczy na sobie, bo skarpetek mam, wiesz, liczymy jedną parę, a nie jedną sztukę. Więc tak naprawdę ubrań mam sobie jeszcze więcej. O nie. Dobra. I 100. 100 rzeczy. Dobra. 100 rzeczy. O Boże. Więc tak wygląda 100 rzeczy ubrane na mnie. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. W sensie, no nie jest to zbyt komfortowe i nie jest to zbyt wygodne. Serio, przez chwilę widziałam już czarny scenariusz, ale nie chciałam wam mówić, bo byłam taka... Nie. O nie. Zawiedziona. Jakby ale... jeszcze się coś stało, to... To co, mam iść na trampolinę? Ważenie! Ważenie, no. Dasz wagę, please. Było 59,9, a jest... 73,8. Ja pierniczę! Prawie 4 kg bez 100 gramów. Nie, no jak 4, więcej. 59 miałaś, a jest 73. 5, co? No. Co? No. Ja myślałam, że 63, to źle policzyłam. 14 kg? To jest strasznie dużo. Teraz zaczynam, do czego się zawsze powinno ważyć jednego, bo ta ciuchia i tak... 14 kg! Ja policzyłam 4, nie? Bo myślałam, że... Ej, zrobisz mi zdjęcie? No. Nie, nie, to nie. Tu cię taką paczkę. O Boże! Ej, ej, serio, będę miała wstać z gry. No. Albo z... jak coś, to może ja cię tam. Czekaj. Wepchnę.
O nie! Ej, musisz tu chyba wejść i mi pomóc wstać. Nie, będę samotka. Musisz. Nie dam rady wstać. Na kupawka. Co ja robię? O Boże, dobra. Trzymaj. To się chyba nie uda. Chciałam powiedzieć, zegnij nogi, ale zapomniałam, że nie możesz. O nie. Dobra, wstaję. Dobra, trzymaj. Czekaj, czapki. O mój Boże. Genialne. Ej, muszę powoli skakać, bo jak się wypierdzielę, to serio mogę już nie wstać. Wow. Nie, to nie jest dobry pomysł. Ale się teraz zdyszałam. Najgorsze jest, że się zaczęłam śmiać i jestem cała spocona teraz. Ale super. Bo się nie wypiję. No w sumie... O nie! Trzymaj rękę! Trzymaj! Dobra, ciągnij mnie do siebie. Dobra, podłożysz mi dwie. Jest git! Dziękuję ci, Murcie, ślicznie za pomoc. Podajcie do Murcie, chcesz na kanał? O nie! Dobra. I na Instagrama i w ogóle. Ja wam ślicznie dziękuję za to, że oglądaliście ten film. I napiszcie, czy wam się podobało i czy chcecie więcej takich odcinków, gdzie robimy czegoś 100. Było w sumie 100 warstw lakieru, no. 100 ubrań. Może coś jeszcze wymyślimy. No i zostawcie dużo łap w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco. A my się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa.